Hubert Szymajda, trener Jabłczana. Jesteśmy już po wygranej. Zeszło powietrze, ulga. Jak w ogóle ocenisz to, co się wydarzyło w Ergo Arena? Pomijając w ogóle samo sportowe wydarzenie, no to przez ten okres przygotowań, no to zżyłem się z Jakubem, bardzo mi zależało na jego zwycięstwie, więc bardzo się cieszyłem, ale starałem się nie pokazywać emocji. On też jest bardzo inteligentną osobą, fajnie do tego podszedł, dobrze to sobie ułożył w głowie. No i widać było na walce, że realizował ten plan. Wiadomo, to nie jest zawodowiec, który będzie słuchał swojego trenera, jakby to była gra na konsoli, ale jestem z niego zadowolony, no bo nie wdawał się w taką bójkę, w bijatykę, gdzieś tam może było kilka elementów, które zrealizował z mojego planu i dla mnie to jest wielka satysfakcja i też ja sobie udowodniłem tak jakby, że no potrafię przygotować kogoś od kompletnego zera do po prostu stoczenia. Od zera do bohatera. Od zera do bohatera, do stoczenia zawodowego pojedynku i jeszcze zwyciężenia. Słuchaj, tak naprawdę w drugiej rundzie była taka możliwość zakończenia walki kompletnie przed czasem, bo widziałem, weszło kolano, weszły uderzenia najpierw pod siatką i tylko gong uratował chyba bonusa, co? Co do tych kolan, to ja wczoraj tłumaczyłem właśnie, jak ma pracować przy siatce Kubie, no bo na początku myśleliśmy, że nie będzie kolan, że te kolana będą wykluczone całkowicie, a dowiedzieliśmy się już na miejscu, że będą kolana, więc przepracowaliśmy to na ostatni dzień. Tak, ja już liczyłem, że on tam zakończy w drugiej rundzie pod koniec tą walkę. No niewiele zabrakowało, aczkolwiek fajnie, dobrze to wyglądało, zaznaczył końcówkę rundy i o to chodziło. Oni stali przed werdyktem i była bardzo długa chwila, bo tu wszyscy też czekaliśmy w mediarumie na wynik tego pojedynku. Ty drżałeś, że ten pojedynek wynik może pójść na waszą niekorzyść? Nie, raczej tego się nie obawiałem z tego względu, że Jabłczan był aktywny, dużo czasu w bonusa nie dochodziło do niego, za to kopnięcia na łydkę, gdzieś tam wchodziły te wewnętrzne low kicki na odwrotną pozycję. Ale nie miałem czegoś takiego, że a może jednak bonus wygrał. Oglądam walki i też wydawało mi się, że zdecydowanie ten pojedynek należał do Kuby. No i ta praca przy siatce też zrobiła robotę moim zdaniem. Tam Kuba obracał, zaznaczał kolana, zaznaczał uderzenia. Gdzieś tam miał próbę gilotyny, tylko nie mógł jej dopiąć. Także moim zdaniem nazbierał sobie punktów tak czy siak. Teraz tak, jeszcze będą walki kolejne, czy po tym doświadczeniu tlenowym i tym ogromnym wysiłku, tak jak powiedziałeś, amatora, czy on jeszcze będzie chciał wyjść do oktagonu, czy to zwycięstwo go na tyle napędzi, że po prostu będzie już schodząc mówił, walczymy, bierzemy kolejnego? Kuba przychodząc do mnie na pierwszy trening, schodząc z pierwszego piętra do Żabki, wymiotował. To dla niego był wysiłek kondycyjny, więc 3 rundy po 3 minuty walki, no to jest po prostu, dzisiaj jest olimpijczykiem, tak, w jego mniemaniu. Z tego co wiem, kolejne walki są zaplanowane, no i myślę, że ta nasza współpraca będzie trwała, bo ja pomijając już współpracę taką zawodową, to też zdążyłem się z nim zaprzyjaźnić, bo jest mega sympatycznym człowiekiem i na co dzień też się zakolegowaliśmy. Ale dystans trenerski jest. Oczywiście, musi być ten trenerski lep od czasu do czasu, zwłaszcza, że Kuba bardzo dużo rzeczy umie obrócić w żarty i tak naprawdę trzeba czytać jego żarty czasami. Jak patrzyłeś dzisiaj na 10 tysięcy ludzi, na to, co się dzieje w hali, to nawet, szczerze mówiąc, mocno przerosło KSW tutaj. No, zdecydowanie. No, targetem jest młoda publiczność i jak widać, cieszy się to dużym zainteresowaniem. Tutaj też organizatorzy High League naprawdę dopięli wszystko na ostatni guzik. Miałem okazję być na niejednej gali zagranicznej i tutaj w kraju, większej, mniejszej, jako w roli zawodnika, jak i narożnika, i naprawdę jestem pod wrażeniem. Wszystko mi się podobało, każdy detal praktycznie był dopieszczony.
młodzież to jest przyszłość sportu walki w tej chwili, myślisz? Takie gale i łączenie, dołączanie od czasu do czasu jakiegoś sportowego pojedynku do karty? Tak mi się wydaje, że w tym kierunku to zmierza. No, dzisiaj króluje internet i jest to niepodważalne. Myślę, że normalny zawodowy sport też będzie na tym zyskiwał, tak? No, przynajmniej mam taką nadzieję. Hubert, ciebie kiedy zobaczymy, tak? Z ciekawości? Rozważam cały czas, mam kilka ofert na stole i po prostu zastanawiam się, żeby wybrać tą najlepszą. No i też nie chciałem podejmować decyzji, dopóki właśnie ta walka Kuby się nie odbyła, bo byłem naprawdę zaangażowany w jego przygotowania. To co, czekamy na to, żebyś wznowił karierę, żebyś zaczął walczyć. No i co, trener Jabczana, mieliście tutaj okazję. Tak. Hubert Małpa Szymajda. No i co? Czekamy na powrót. Gratulujemy zwycięstwa. Do Białej Podlaskiej nie mają daleko. To będą jej jechać po drodze. I chyba co? Świętować czy nie? Jak to będzie wyglądało jeszcze tak na koniec? Nie, no będziemy wracać do Lublina. Dzisiaj pewnie skoczymy na afterek. Będziemy się cieszyć zwycięstwem Kuby. Dzisiaj ma wszelkie ograniczenia wyłączone. A ty chyba do Świdnika nawet, tak? Zgadza się. Ja dokładnie do Świdnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.